Czy to, że czytam erotyki, to znaczy, że jestem gorsza? Hej kochani, dzisiaj będzie filmik taki stricte pogadankowy i chcę takich więcej prowadzić na moim kanale. Jeżeli jesteście za tym, napiszcie mi o tym w komentarzu. Tak naprawdę ja czytam erotyki od dawna i to tak naprawdę zaczęło się wtedy, kiedy wyszedł ten Grey. I ja byłam w gimnazjum i wtedy go czytałam. I w ten wir gdzieś weszłam. Powiem wam szczerze, że nie chodzi o sam aspekt seksualny tych książek. Chodzi bardziej o to, że to jest lekkie, to jest romans, ale nie jest to aż taki nudny, coś się dzieje i czuć tą namiętność między tymi bohaterami. Ja mam problemy w wielu młodzieżówkach, w wielu romansach, że jest romans, jest fajnie, jest kolorowo, jest pięknie. Oni się po prostu tylko całują, a za dwa rozdziały są w ciąży. Kobieta jest w ciąży. Jak jest w ciąży, ja się pytam. Ja nie rozumiem, jak można być w ciąży po pocałunku. I potem się nie dziwię, że te dziewczynki na internetach piszą, czy mogę zostać w ciąży od pocałunku. A więc tak, ja nie uważam się gorsza przez to, że czytam erotyki. Ja uważam, że erotyk to jest romans z tą właśnie luką namiętności. Wcale nie uważam, że erotyki muszą być wulgarne, że muszą być po prostu jakieś straszne i mało ambitne. Nie powiem, że erotyki są książkami, na których naprawdę muszę się skupić i nie wiadomo, wertować milion książek i sprawdzać słowa w internecie. Chodzi mi bardziej o to, że erotyki są czymś, przy czym możemy się dobrze bawić, a jednocześnie jest to romans, tak? Kiedyś ludzie czytali harlekiny i nikt nie wiedział nic złego. Dlaczego teraz sądzimy, że erotyki są mało ambitne, że erotyki są złe i dlaczego mamy ich nie czytać? Wiecie co? Ja nigdy nie widziałam takiej fali hejtu jak na Greya. Nie chodzi mi o to, że ludziom się może to nie podobać. Ja zauważyłam, że często jest fala hejtu ze strony osób, które erotyków nie czytają. Ja nie mam nic do osób, którym się naprawdę ten Grey nie podoba i które erotyków nie czytają, to nie jest ich gatunek. Wypowiadają się, że im się nie podoba i że im się ten gatunek nie podoba. Proszę, droga wolna. Zacznijmy od tego, że Grey rozpoczął erotyki, dlatego tak o nim wspominam. Rozpoczął tak jakby erotyki w Polsce, bo to była taka pierwsza fala tych erotyków, która do nas po prostu doszła. Ale uważam jednocześnie, że dlaczego hejtują zawsze erotyki osoby, które erotyków nie czytają, albo czytały jeden i uznały, że to nie jest ich gatunek. Ja nie powiem, że jestem aż taką zwolenniczką erotyku, bo ja czytam je od czasu do czasu, ale jeżeli mam możliwość zrecenzowania jakiegoś erotyku, z chęcią go przyjmuję. Kadr się mógł troszeczkę zmienić, bo padł mi aparat. Tak, wracając do tematu, tak naprawdę ja erotyki lubię, nie mam nic do nich. Ja uważam, że to jest romans z takim lekkim dodatkiem, bez ukrywania tej namiętności. Nie mówię, że w tym erotyku od razu ma on się skupiać tylko na tym. Jest coś takiego jak erotyk skupiający się tylko na tym i erotyk z fabułą. I trzeba umieć to podzielić, bo ja na przykład czytałam wiele erotyków z fabułą. I gdzie nawet, na przykład serię Tatuaże, którą ostatnio czytałam, to tak naprawdę powiem szczerze, że doszło w ogóle do jakiegoś zbliżenia między bohaterami, to 300 stron czytam. Więc wiecie, wszystko jest w granicy, wszystko jest okej, wszystko da się wymierzyć. Erotyki nie muszą być od razu nie wiadomo jakie, ale najbardziej mnie wkurza to, że ludzie właśnie stwierdzają z góry, co ty czytasz, czemu czytasz te erotyki, co ty robisz, to jest bez sensu, co to wnosi do twojego życia. Tak naprawdę, czy kiedyś ktoś tak spojrzał na te harlekiny, bo ja zawsze mnie to tak zastanawia, prawie 100 tomów, jakiegoś romansidła. Nie wiem, czy każdy był o innym, mnie to już nie interesuje, ale jakieś romansidło i ludzie to czytali. To był sam romans, jeszcze typowo pewnie powieściowy. Tak naprawdę erotyki nie są aż takim złym gatunkiem. Ja wiem, że to nie jest nic ambitnego. Sięgając po erotyki, nie sięgam po coś takiego naprawdę wielkiego kalibru, do czego muszę się... Ale sięgałam po kryminał, który ma nas postraszyć i on też w sumie nie ma sensu. Bo idąc tym samym tropem, bo erotyk co ma robić? No nas zabawić. W sensie to jest forma rozrywki. Tak samo kryminał jest formą rozrywki dla kogoś. I kryminał też nic z naszego życia nie wnosi, oprócz tego, że mogą nas gwałcić, zabić, poświartować i nie wiadomo co. Ja nic nie mam do erotyków, czytałam je zawsze. Tylko ja nie rozumiem osób, które mają właśnie coś do tych erotyków. Ja rozumiem, że mogą powiedzieć, fajnie, że ci ten gatunek podoba, ale no mi się nie podoba. Nie podoba mi się dlatego. Moim zdaniem to jest wtedy taka podstawna krytyka i ja tej osobie wtedy klaszczę. Ale to stwierdzenie, dlaczego czytasz, to jest głupie, weź w ogóle, jest dla mnie straszne. Ja pamiętam, że do pewnych
książek trzeba dojrzeć. I ja widzę, że wraz z wiekiem też zmieniają się moje gusty czytelnicze. Ale mam ochotę sięgnąć po erotyk i sięgam. I zobaczcie, jak teraz dużo młodzieżówek jest pisane właśnie na styl erotyków. I są przyjemne w odbiorze, są bardzo fajne i lekkie. Erotyk wcale nie musi być wulgarny. Ja wiem, że takie jest trochę przyzwyczajenie tego kraja, bo kraj był dosadny. Ale też musiało się tak wprowadzić, żeby później było troszeczkę, można powiedzieć, lepiej. Ja czytam erotyki od dłuższego czasu. Nie czytam ich nie wiadomo ile. Nie wiem, nie mam takiej półki, to są tylko erotyki. Ale je czytam i powiem wam szczerze, że tak, uwielbiam Mroza i Mroz jest dla mnie genialny i nie porównuję erotyków do Mroza, to jest zupełnie inny gatunek. Dlaczego ludzie porównują erotyki do książek z innego gatunku? Ja mogę porównać Mroza do moich erotyków i uznam, że Mróz pisze kryminał, ma fajną fabułę, a uznam, że erotyk to tylko romans i nic. Dlaczego ludzie nie porównują książek z danego gatunku do książek właśnie z tego gatunku? Ja mogę porównać Greya i mogę porównać potencjalnie do tych Crossa, tak? I to jest dalej erotyk. Wiem, że sięgnęłam po takie bardzo, bardzo naznaczone te erotyki. Porównajmy może lepiej Greya do Szansy Vikeland. I teraz mogę porównać tego Greya do tej Szansy, bo moim zdaniem Grey i ta Szansa to jest ten sam gatunek. I mogę je porównać pod takim względem, że co mi się bardziej podoba, a to mniej, bo to ten sam gatunek. Dlaczego ludzie porównują Greya do jakiejś lalki? Czy ogólnie jakiegoś erotyka typu właśnie tą Szansę Vikeland do jakiejś lalki. Co to w ogóle ma do siebie? To jest obyczaj ta lalka. Może klasyk też, ale wiecie, taki obyczaj typowy. Co to ma do takiej lalki? Co ten Grey ma do tej lalki, no? No ja nie wiem, co się ludziom bierze. Irytuje mnie to, że osoby czytające erotyki też są tak postrzegane. Mamy bardzo dużo erotyków i ja uważam, że to dobrze, że romanse już nie są takie zamknięte. Nie mamy cenzury, nie mamy co się bać. Powiedzieć naprawdę tego, co sądzimy. I dla mnie to jest spoko, bo ja wiem, o co chodzi. Tak jak wam mówiłam w tej ciąży, bo było tak kiedyś w jakiejś książce, nie chcę wam kłamać w jakiejś. Kobieta była w ciąży, a właśnie dosłownie się pocałowała z chłopakiem. Więc dla mnie takie rzeczy, nie mówię, że muszą mi od razu pisać już całe sceny, ale że chociaż coś tam do nich zaszło, że nawet nie wiem, czy się pocałowali, że coś i że coś tam było więcej, żebym ja mogła nawet się tak domyślić. Niektórzy autorzy umieją to robić w swoich książkach i dlatego oklaski. Colin Hoover w swoich książkach, które nie są erotykami, potrafi dać takie bicie serca temu, kto co czyta, jakby to był erotyk, ale jednocześnie nie ma tych scen rozpisanych i jest super. Trzeba po prostu umieć to zrobić i nie wszystkie erotyki są głupie, nie wszystkie erotyki są płytkie i nie wszystkie erotyki są do dupy i do wyrzucenia. To, że nie podobał wam się Grey, to nie znaczy, że wam się nie spodoba książka bardziej młodzieżowa, która jest erotykiem, która porusza inne problemy, która będzie o czymś innym. Wiadomo, że erotyki też powielają schematy, bo nie mówię, że nie, ale to jest romans. Romanse też powielają schematy i tak naprawdę ja się zawsze zastanawiam, czego ludzie oczekują, bo romanse powielają schematy, tak jak erotyki powielają schematy, bo erotyk to jest w sumie romans. A wiadomo, po kryminałach też są powielane schematy i ja to widzę po książkach Karolina Cobena, które ostatnio zbieram, że ja cały czas widzę coś z jakąś piłką i koszykówką. Cały czas jest to samo, ale coś jednak w ogóle się zmienia. Więc ja nie rozumiem, czego ludzie od tych erotyków oczekują. Tak naprawdę ja was proszę tylko o jedno. Żebyście erotyki porównali do innych erotyków. Jeżeli wam się spodobał jeden, drugi, trzeci, spróbujcie czwartego. Jeżeli uznajecie, że to koniec i wy więcej nie chcecie, to jest naprawdę dla was okej. Możecie sobie z czystą ręką powiedzieć po prostu, to nie jest dla mnie. Możecie nawet rękę sobie uciąć i być tego pewnym. A kiedy ktoś czyta jedną książkę, nawet do połowy, stwierdza, że to nie jest dla niego, nie próbuje kolejnej i hejtuje na każdej stronie erotyki, to jest masakra. Ja wam powiem, że ja nigdy nie widziałam tyle hejtów na jakiś gatunek, tak jak jest tyle hejtu na erotyki. I ja właśnie nie rozumiem dlaczego. Ja rozumiem, że może być tyle hejtu na ten erotyk, ale dlaczego one się tak sprzedają w takim razie? To jest pytanie, bo to, że jest tyle hejtu, to pali licho. Dlaczego one się w takim nakładzie sprzedają? Dlaczego tak dużo erotyków jest bestsellerami? I dlaczego tak dużo się ich sprzedaje? Przykładem jest Wydawnictwo Kobiece, które głównie słynie z erotyków. Jak tam się wszystko sprzedaje. To wydawnictwo się utrzymuje praktycznie tylko z erotyków. Widzicie, jak ono brnie do przodu? O, ale się w tym filmiku trochę podenerwowałam. W takim razie, proszę was, żebyście mi napisali, co wy sądzicie o erotykach. Ja nie czuję się gorsza przez to, że potrafię przeczytać erotyk i przez to, że potrafię się przy nim dobrze bawić. Bo bawię się przy nich naprawdę dobrze. I bywa tak, że naprawdę dla mnie erotyk czasem jest lepszy niż zwykły romans, bo wydaje mi się nie taki słodko
słodki i nie taki nierealny, a ten erotyk wydaje mi się realny. Czasem, nie mówię, że zawsze. Napiszcie mi, co wy sądzicie o erotykach, jaki wy macie stosunek i proszę was, napiszcie mi, jaki macie stosunek do ludzi hejtujących te erotyki, bo mnie to zawsze zastanawia, skąd taka fala hejtu się nabrała. I ja wiem, że coś się komuś może nie podobać i ja naprawdę, wiecie co, bestsellerki to zrobiły. Ja na przykład Greya, nie mam nic o Greya. Jedna część jest lepsza, druga jest gorsza, ale ogólnie rzecz biorąc nic nie mam. Bestsellerki nagrały taki filmik, w którym właśnie, no można powiedzieć, że hejtują, krytykują serię o Greju i dlaczego na to nie przeczytały, czy coś takiego, nie chcę teraz kłamać, jeżeli kłamie, to mi o tym napiszcie. I ja oglądając ten filmik stwierdziłam, brawo, to naprawdę było dobre. Nawet lubiąc tą serię, że uważam, że dobrze skrytykowały tego Greya. I piąteczka, jeżeli wam się nie podoba, jeżeli ludzie by w taki sposób pokazali swoją krytykę, to jest super. Mnie najbardziej rozśmiesza na takich grupach, czy warto przeczytać i pokazują jakiś erotyk. Nieważne, jaki to jest erotyk. Nie, nie warto. Strata czasu. I tak same komentarze, gdzie oceny są dobre, no lubimy czytać. To mnie zastanawia, czemu jest taka fala hejtu na takich stronach. Dajcie mi proszę znać, co wy tak naprawdę o tym sądzicie. Ja już więcej nie przedłużam, powiedziałam, co ja o tym sądzę. I dajcie mi w ogóle znać, czy takie formy pogadania wam się podobają. Bo teraz bardzo dużo mam nowych pomysłów na nowe filmiki, bo uznałam, że tak naprawdę po dzisiejszym filmiku Kat stwierdziłam, że mój kanał naprawdę się dzieli na filmiki typowe, czyli recenzje, podsumowania i takie różne rzeczy, a brakuje właśnie takich książkowych tematów, o których z chęcią się wypowiem i przez to trochę pewnie cierpicie, bo widzę, jak vlogi z jakichś maratonów wam się bardzo podobają, dlatego też chcę to zmienić i teraz może będzie to trochę cięższe, ale kiedy już będę w Warszawie na studiach, będzie naprawdę łatwiejsze, ustalimy sobie kilka dni, w których na pewno wstawię filmiki, na przykład 2 w tygodniu i wydaje mi się, że to będzie lepsze. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bye.